Jacek Fedorowicz przed Państwem. Dlaczego skracamy Jacek Fedorowicz? Dla mnie to jedno z drugiego nie wynika. Szanowni moi drodzy Państwo, w czasie przerwy już się jakoś tak zaprzyjaźniliśmy, pogadałem sobie z Państwem i ustaliliśmy, że sięgniemy do wspomnień. Na pewno mam wśród Państwa, już się o tym przekonałem, wielu dawnych słuchaczy magazynu 60 minut na godzinę. Bardzo się cieszę. Wobec tego chciałbym Państwu pokrótce, bo skracamy, przypomnieć sylwetkę mojego idola, kolegi kierownika, który... I tutaj, jeżeli przemknęły się na salę jakieś osoby w wieku, no dla mnie niemowlęcym, znaczy typu 20, 30, 40 lat, to one nie bardzo będą kojarzyły, obawiam się, nie będą rozumiały, ponieważ kolega kierownik miał niesłychanie specyficzny język, któremu pozostał wierny, więc chciałbym tylko zaapelować do młodzieży, żeby się starała zrozumieć, co on mówi. Chciałbym zacytować wykład, który kolega kierownik niedawno miał dla swoich dawnych towarzyszy. Wykład pod tytułem Jak się zachowywać przy stole w Europie. Słuchajcie, towarzysze, myśmy są we w Europie. Na razie bynajmniej jeszcze jesteśmy. No ale póki co, to musimy się we w tej Europie umieć zachowywać. Wiecie, przede wszystkim, towarzysze, musicie się przyzwyczaić, że we w Europie się pija całkiem całkowicie inne piny. Inne, 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 inne. Nie wiem, czyście słyszeliście o takim pynie, co się nazywa wino. Wino, no, myśmy dopotąd mieliśmy we w niedużym poważaniu ten pyn, ze z uwagi na jego karykaturalnie małą wydajność. Wiecie, no ja tutaj nie chciałbym zasypiwać towarzyszów ciframni, ale tak jeden przykładowy towarzysz, żeby sobie zabezpieczyć osiąg taki samy, jak po wypiciu pół litry naszego klasycznego pynu, no to musiałby wyżopać tak ze z 5 kubeków wina. To się nikomu nie opaca. Wątrobie we w szczególności. Ale we w Europie, słuchajcie, będziemy musieli pić wino i coś niecoś o tym winie trzeba wiedzieć. Więc po wkrótce, wino dzielimy na dwa rodzaje, tam ono czeka zresztą na towarzyszów we w przyległej zalce, i ono tam jest, wiecie, czerwone. To jest ten jeden rodzaj, nie? Wino czerwone, a drugi rodzaj żółtawe. Na żółtawe nie wiadomo czemu mówią białe i pije je się do ryby, czyli całkiem całkowicie inaczej jak u nas, bo u nas się pije do upadego, a tam do ryby. Ale musicie pamiętać, towarzysze, że oni tam we w tej Europie, to oni nie umią tak, no tak jak człowiek, tak wypić, no tak po prostu tak wypić, nie. Oni mają ze stępiciem, we w szczególności ze spiciem wina, mam takie zwyczaje, takie, no ja to nazywam zabombony, wiecie. Ale to trzeba umieć i ja wam te takie najgorsze, to sobie przećwiczycie tam zaraz we w tej zalce, to ja wam opowiem. Więc ja tutaj użyję takiego na przykładu.
znajdywacie się dla na przykładu we w restaurancji we w Paryżu, zaprosiliście tam kilku Francuzów, no teraz to nas stać na to, nie? I tutaj siedzi takie godne towarzystwo, te żabojady siedzą, nie? I wy zamawiacie wino dla wszystkich. I uważajcie teraz. Zanim co, wyjdzie kelner i jak jaki głupi, on podejdzie do was ze butelką nieroztwartą i tą butelkę tak wam przed oczy będzie etykietką tutaj do przodu. To co trzeba robić? Więc nie trzeba mówić, no co to ja butelki nie wiedział. Nie, tylko trzeba się wpatrzyć we w tą etykietkę, nie? Tak udać, że się czyta, nie? Tak ślabizować coś, nie? Potem kiwnąć głową, że niby dobre, nie? I szybko tą głowę obrócić, żeby nie wiedzieć, co on ze tą butelką teraz będzie wyrabiał. Bo oni tam we w tej Europie, to oni nie umią roztwierać butelek systemem naturalnym. Tylko oni mają tam takie jakieś narzędzia chirurgiczne, nie? Więc on tam się znęca, ten kelner nad tą butelką znęca, wreszcie roztworzył i teraz idzie najgorsze, uważajcie. Ten głupi, on nie poleje, no tak, od lewego, nie? Albo po starszeństwie, albo tak jak to we w naszym kręgu kulturowym, że najpierw oczymiwają jednostki płciowe, a potem mężczyźni. Nie. On, i tu jest ta taka kapitalistyczna sużalczość, temu co zamawiał, to on nalewa jako pierwszemu, nie? I tylko uważajcie teraz, nie nalewa normalnie, tylko nalewa takie ćwierć eka. Co trzeba robić? Nie trzeba mówić, noś mniało stary, polewaj. Nie. Trzeba ujmnąć tę ćwierć eka, wprowadzić do otworu gębowego, nie? I posiedzieć bez chwilę ze taką cakiem, całkowicie tępą mniną. To niektórym towarzyszom to ze zatwością przyjdzie. Potem trzeba eknąć, kiwnąć głową, że się zgadza i wtedy dopiero ten kelner poleje dalej i już wtedy będzie normalnie. Słuchajcie, kiwnąć głową, to sobie zapamiętajcie, trzeba, żeby nie wiem, jak ohydne było to wino. Oni potrafią robić takie, słuchajcie, jak już jest takie gorzkie, że aże wszcząsa, to jest najelegantsze, nie? Oni na to mówią witrawne i nie wypada wziąć rzeczką cukru, dosypać, dosodzić, nie.